Sorry. Shit, znowu to samo. Dobrze, no to kupmy ten nowy samochód. To jest Comet. Comet? Czy nie Comet? I to jest, słuchajcie, ja na niego bardzo długo czekałem. To jest Growler. On się tak nazywa. Growler. Bardzo ładna i prosta do wymówienia nazwa. W końcu. To jest samochód, na który ja bardzo czekałem, bo oglądałem parę testów i okazuje się, że jest to fura bardzo szybka. Jedna z szybszych w tej aktualizacji. Na promocyjnej cenie, która mnie nie dotyczy, jest ten samochód za 1 220 000, a na cenie wyższej jest za 1 627 000. Także no, sporo hajsu trzeba na niego wydać. Trudno, poświęcę się, żebyście wy nie musieli tego robić na wszelki wypadek. Dobrze, dzwonimy po mechanika, bo trzeba nową furkę ogarnąć. Czyli ten nowy samochód, ten Growler, to jest Porsche Cayman. Chyba jeden z tych nowszych. Bardzo fajny samochód. Gdzie ja go dałem? O, jest już tutaj. Sprowadzamy go. Jest Growler. Proszę bardzo, czerwony. Czekaj, bo coś mi się tutaj... Aha, mam widok z maski. What the fuck? Co ty, Asuka? Jak on wygląda? Ej, z przodu wygląda ciekawie. To jest Cayman, nie? Spoko, to jest jeden z szybszych samochodów w ogóle w tej aktualizacji. Czujecie to? Naprawdę. Nie wiem, czy jest szybszy od Cometa S2, jeśli chodzi o VMAXa, ale jest jednym z lepszych samochodów tej aktualizacji, więc warto go sobie posiadać. Podejdziemy pod ścianę, zobaczymy, no raczej napęd na tył, ale sprawdzimy, jakie wielkie felgi ma. Tak, napęd mamy na tył. Jedziemy na tuning. Wiecie co, plan jest taki. Zrobimy kilka rzeczy. Przede wszystkim tak, stunigujemy ten samochód. Potem weźmiemy sobie udział w wyścigu ulicznym. Zobaczymy, co ten samochód jest wart. Później możemy zrobić próbę czasową za 100 000 dolarów, jeśli ją wygramy. Bardzo prosta jest, tylko trzeba mieć szybki samochód. Zobaczymy, czy ten samochód da radę to ogarnąć. Jechałem go dzisiaj Cometem S2, tą próbę czasową, i nie dałem rady zrobić. Ale może źle pojechałem. I później jeszcze obrabujemy sklep przy pomocy tego samochodu. Po prostu weźmiemy i obrabujemy i tyle. Spróbujmy może zrobić go na Caymana GT4 z Decru 2. Ten żółty, o właśnie, ja go muszę odebrać. Ty, żółty by chyba pasował, no nie? Spróbujemy. Chcę, Comet S2 ma VMAXa 150. Okej. Okay. Z tyłu prawie 1 do 1. Świetne są te nowe furki. Naprawdę ciężko odróżnić od prawdziwego auta, nie? Od takiego rzeczywistego, naprawdę. Mi się to podoba, nie wiem jak wam. Dobrze. I do wygrania, czekaj. Rozejrzyjmy się po tym klubie. Zobaczmy tego Mustanga. On już był od samego początku. Ja go nie kupowałem, bo jest słaby. Tak wygląda. Nie kupowałem go, bo jest słaby, ale go nie mam. Poprzednie auto miałem i nie walczyłem o nie w ogóle. Tak, S2 się ślizga, to prawda. Jeździłem Cometem S2, troszeczkę ścigałem się i no słabo. Trzeba naprawdę się wczuć w ten samochód. I tutaj mamy nową furę. To będzie takie jakby klasyczne Subaru. To jest chyba Subaru 22B, coś takiego, no nie? A przód jakby od czegoś innego, nie wiem. Poszerzone jakieś takie mieszanie jest, kurczę. No i kozak. Kupiłem go dzisiaj i sprzedałem go. Nie podobał ci się? Mi się podoba wygląd tego Cometa S2. Dobrze. Gdzie jest moja fura? Chodźmy do furki. Tutaj sobie stoi. Nie rozpoznałem, bo nie stunigowana. Bierzemy się za nią. Zobaczymy, co uda się zrobić z tym samochodem. Czy będą jakieś przesadzone opcje tuningowe? Nie wiem. Zobaczymy. Wygląd jest kozak. Prowadzenie taki słaby. Tak, jest wymagający Comet S2 w prowadzeniu. Dobrze, hamulce, zderzaki i mało opcji tutaj na pierwszy rzut oka. Bardzo podoba mi się ten fabryczny zderzak, więc go zostawię. Okej, okay, tutaj mamy coś takiego. Skromnie z tymi opcjami, nie? Dajmy sobie silnik. Aha, tu z tyłu możemy dać. No tak, przecież mamy silnik z tyłu. Tylko tego silnika nie widać. Czy da się otworzyć jakąś maskę? Czy nie wiem, bagażnik? Dziwne te rozpórki, co? Nie wiem, którą tu dać. Dajmy tą. I tylko ulepszenia, tutaj nie możemy zajrzeć do środka, nie? Zamurowane wszystko tam jest. Dobra, wydech. Bardzo ładny wydech po środku. Że tak powiem symetry... O kurde, możemy pojedynczy dać, to wygląda źle. Standardowy jak zwykle najbardziej mi się podoba. I tutaj mamy coś takiego jeszcze ciekawego. Ale słuchaj, po co na siłę wymieniać? Jak jest ładny, taki... O, ten jest jeszcze dobry. Karbonowy. Dobra. O kurde! Nie, no ja tego nie chcę, tego nie lubię. Nie wiem jak wy, lubicie takie coś? Zapinki. Dobra, tutaj dam, bo nie mamy z przodu silnika, więc dobrze, jak będzie zapięte, to nam się maska nie otworzy. Dopóki samochód nie wybuchnie, no nie? Będziemy mieli kolor pomarańczowy tego auta.
Więc zapinki dajmy sobie. A, bo tu możemy wybrać kolorze, może pierwszy, niech będzie maska. O kurde, tutaj znowu rajdówkę możemy zrobić z tego. Może wydać przeźroczystej. I chyba najbardziej podoba mi się taka gładka, nie wiem jak wam. Siema Szczepan. Chyba, że takie coś możemy zrobić. Coś takiego. Zróbmy coś takiego. Klaksony, nie wnętrze, deska. No, jestem trochę zawiedziony, bo póki co tych opcji jest naprawdę mało. Dobra, dajmy sobie to. Wskaźniki. Nie wiem, czy tutaj pasuje dodawać tych wskaźniki. To jest taki... Mi się kojarzy z takim bardziej luksusowym samochodem. I tak bym chciał go zostawić raczej. Nie robić z tego takiej, wiesz, rajdówki, takiego samochodu torowego typowo. Możemy dać Apex Basic. Klatka taka... No klatka, nie dajemy tu klatki. Światła, reflektory, będziemy mieli pomarańczowy kolor. Dajmy sobie tutaj niebieski. Neonów nie dajemy. Tylna klapa. I tu chyba spoiler się nie otwierał, nie? Podczas jazdy. Więc tu możemy dać właściwie co nam się będzie podobać. Znaczy co mi się będzie podobać, no. Wy musicie się zgodzić niestety, kurde. Ej, same kaczki są. Nie ma żadnego takiego doczepiańca. Ale patrzcie, obojętnie jaki spoiler dajemy do byle jakiego samochodu, to zawsze nam zwiększa się docisk, no nie? W GTA. O troszeczkę. A tutaj nic się nie robi ze statystykami. Dziwnie. Dobra, ja bym dał coś takiego. Kurde, ale to brzydko wygląda. Standardowy jest najlepszy. Osobno mam spoiler i lotkę. Damn, dobra. A faktycznie. Dobrze. Będziemy mieli pomarańczowy kolor. Na pewno bym dał jakieś pasy. To mi nawet pasuje. Nie pasuje jedno. Zaraz zrobimy lotkę w takim razie. Dałem sobie po prostu o taki skromny na... O, i pasek na górze jest. Mogę dać pasek na dole i pasek na górze. To mi się chyba to najbardziej podoba. Niech będzie. Ile to kosztowało? 23 tysiące? Kto będzie za to płacił? Dobra, kolor taki. Tu tablica. Dajmy lucek V12. I wybieramy kolor. Tu już się umówiliśmy, że ma być jakiś pomarańczowy albo żółty albo coś takiego. Tak, to jest pojęcie. Ale ty, zobacz jak tutaj ładnie wyglądają te kolory na tym aucie. Ma takie, wiesz, dużo zakrzywień, no nie? I to się ładnie błyszczy na tym samochodzie. Ładnie to wygląda. Tylko który teraz? Bo tu mamy żółty. Żółte wyglądają tak. Ten wygląda już tak w pomarańcz wchodzi. Na razie go dam. O! Dajmy to, pomarańczowy, że pomarańczowy najlepiej wygląda. No i tani kolor, 7000, bardzo ładnie. Dodatkowy kolor, nie wiem czy coś tutaj mam w dodatkowym kolorze. Coś tam we wnętrzu się robi. Olać kolor wykończenia. Możemy dać na biało. Aha, jeszcze kolor akcentu to są zegary. Daj spokój, nie będziemy tego robić. Ale tutaj coś jeszcze dodatkowo jest. Tu mamy spoiler tylnej klapy. I co o tym myślicie? To jest też jakaś taka nowa opcja, nie? Podruba Porsche. Ciekawe, czy kiedyś dojdzie do czegoś takiego, że realne marki będą zgapiać design od Rockstara. Bo Rockstar naprawdę bardzo ładnie robi te samochody. Nie wszystkie, niektóre to wyglądają jak kupa gówna, ale niektóre naprawdę Rockstar robi ładnie i w mojej ocenie nawet ładniej niż rzeczywistość. Nie wiem, do czego to jest. Dla mnie dyfuzor to dyfuzor. Już tu nic więcej chyba nie trzeba dodawać. Po co te takie uszy... płetwy dodatkowe robią. Jakieś uszy nietoperza, kurde, daj spokój. To możemy takie dodatki rajdować, kurde. Ej, ja muszę to zainstalować, to mi się podoba. Niech będzie. Dobra, progi. Najwyżej później, nie no, ja to później, o kurde. Ja to później wywalę pewnie, to z dachu, ale póki co to dam. Gdzieś, dobra, dajmy. Spoiler zderzaka. Okej, okay. Myślałem, że jest mało tych opcji, ale widać, że coś tu można porobić. Siema, borówka. No i co? Nie chcę tutaj takiej za dużej dokładki robić, ale taką możemy dać. I spoiler, właśnie. No i teraz nam się zwiększa docisk, bardzo dobrze. Powiem wam, trudny wybór. Wszystkie są karbonowe, czy jak? No, wszystkie karbonowe, nie można sobie koloru dobrać. Najbardziej to chyba ten by mi pasował. Nie jest taki za niski, nie jest też za duży. Niech będzie, no zobaczymy. Najwyżej odinstaluję tę grę, jak będzie mnie wkurzał i tyle. Też dodaję takie opcje czasami, że nie wiadomo, co masz z tym zrobić. I bardzo subtelnie można samochód obniżyć, zobaczcie. Bardzo subtelnie. Spokojnie, nie? Tutaj bez szału, bardzo fajnie. Możemy sobie zabarwić tylne lampy i zabarwiają się też przednie, chociaż niezbyt dobrze to widać. Ja wiem. Ja wolę jak one są dobrze widoczne, te lampy. Piękne w ogóle te lampy, bardzo ładne. Dobrze, to mamy turbo. Czy jakieś wloty? No nawet. Chciałbym tylko, żeby były... Żeby można było je pokolorować. To już by było... Faktycznie, teraz tak patrzę na ten bok i bez wlotu... No tak pusto to wygląda, no nie? Faktycznie, bo teraz ten próg troszeczkę...
wizualnie samochód obniżył. Czekaj, to nie to było. Progi. To ja bym dodał tylko te, coś takiego. Faktycznie, no wizualnie to się jakoś tam zgadza. Turbo, wloty to mamy. Koła. Bardzo ładne felgi są w tym samochodzie. Duże, ładne i zobaczcie, jeden z niewielu samochodów chyba w GTA, gdzie faktycznie idealnie spasowane są te koła w linii z błotnikami, no nie? Niektóre samochody to mają... Ja nie wiem, dlaczego Rockstar tak robi. Są takie auta, które mają wklęśnięte aż te koła. Ja się nie wiem, dlaczego tak jest. Straszne to jest. Bardzo. Zobacz. Ua. A co powiecie na coś takiego? Szalone. Tor masz ten sam wzór do... Poważnie? To jest ten sam wzór? Nie wiem, czy mam odblokowany. Czekaj, muszę zapamiętać. Zamykam oczy. Bo jakieś tak dużo tych szprych było. W ogóle te nowe felgi są kozackie. O! To są pierwsze do odblokowania. Ja pierniczę. Serio? Muszę mieć 52 poziom, żeby zdobyć te felgi. Faktycznie, identyczne są. Dobra, wybiorę jakieś... Nie no, te nowe felgi są świetne. Kurde, trzeba przyznać. Któreś mi się tu podobały. W ogóle ten samochód ma duże koła, albo mi się wydaje, może wizualnie one tak wyglądają do tego auta. Nie wiem, ale wyglądają jakby były naprawdę duże. Może ten samochód jest mały. No Cayman jest niewielki. Dajmy coś takiego, takie jak od Muscle Car. Niech będzie. I co, czarne czy białe? Śnieżna biel. Tak, zaszalejmy. Dobra. I co, driftujemy tą furą? Jak myślicie, będzie latać, czy nie? Ciekawe, czy prawdziwy model ma możliwość zamontowania bagażnika. Chłopie, jak masz hajs, to się wszystko da. Jeszcze brakuje napisu na bagażniku, auto rodzinne, idealne na wyjazd na autostrady i w góry. Nie nadaje się za nisko się. Tak. No mam dylemat. Próbujemy do drifty, czy nie? Samochód nie jest do driftowania. Silnik z tyłu. To nie będzie driftować. Dajmy kule odporne. Dobra, dym spod opon to nie. Szyby. Kurczę, sporo tych opcji. Dobra, właściwie to już koniec. Okej. Okay. No i tak fura wygląda. Na ten bagażnik z dachu on zniknie. Dałem go tego dla beki, bo to jest, myślę, że ciekawe takie. Jak będę na wyścigu tym samochodem sobie się... Ja nie wiem, czemu Rockstar dał jakieś obrabowywanie sklepu. W sensie premię na to, nie? Bez sensu trochę. O co chodzi? Rockstar tu w ogóle, tam jesteś dziwni ludzie pracują. Patrzcie. Zobaczcie, jak się fajnie te lampy świecą z tyłu. Mega, mega ładnie wygląda ten samochód. Spoiler dałem taki, no. Myślę, że nie jest najgorszy. W przodu mamy takie o, niebieskie reflektory. Ty, ale te... Mamy tutaj o ringi. Ringi znaczy się. Bardzo ładnie. Fura wygląda świetnie. Chciałbym tu porównać Kometa S2 do tego Caymana. Tego dodatkowego spoilera z tyłu nie dawałem, bo wydaje mi się, że brzydkie. Bardzo fajnie można samochód zrobić. Super. Jedziemy obrabować sklep. Będziemy uciekać przed policją, zobaczymy, co ten samochód potrafi. No i musimy sprawdzić, czy jest lepszy od Kometa S2 pod względem prowadzenia, bo Komet S2 to tak, no słabiutko trochę. Dobra, czekaj, bo to nie ten sklep chyba. O, wiem, użyję broni, której nigdy nie używam do napadu. O, tego użyję. Czekaj, musimy bliżej podjechać. Podjeżdżamy bliziutko. I do bagażnika łupy zategujemy. Mamy tutaj bagażnik trochę z tyłu, trochę z przodu, trochę na dachu. Wszystkiego jest. Nie stację benzynową, sklepy. Dawaj hajsy. Wyciągaj. Trzy koła. Co zrobić? Bo on zaraz pały wezwie, nie? Wezwiesz pały czy nie? Mam granat gazowy? Kurde, nie mogę. Nie mogę go zagazować. Sam... O, czekaj, wiem co. Uciekaj. Okej. Okay. Nie wezwał policji. Ale policja już tu jest! Uciekamy! Dawaj Porsche, a pokaż co potrafisz. Widzieliście ile kasu wyciągnąłem za to? Za to włamanie? Kozak. Mam kulę odporną, pan nic mi nie zrobią. nie zabijemy go, ale udało mi się jakoś tam poradzić z tym gościem, że nie zadzwonił po gliny. No gliny i tak wiedziało o co chodzi. Widziałem, że Porsche podjechało pod sklep, to znaczy, że będzie jakaś akcja. Proszę, bałem mnie jakiś motor goni. Ty, mnie jakiś motor goni, to jakaś chyba graczowa policja jest. Uciekam przed nim. I pojedziemy sobie na próbę czasową, zobaczymy czy uda się tym samochodem to ogarnąć. Jak myślicie? O kurczę, chyba trzeba będzie do Lestera zadzwonić. Gdzieś się skitram. Growler. Bardzo ładne auto. Czy da radę sobie z próbą czasową? Tu się skitramy, tu mnie nie znajdą. Zgaszę światło, to już w ogóle. Dobra, idą w moją stronę, muszę się przemieścić. Śmigłowca wezwali. Oj, chyba tylko Lester. Chyba, że do Kanalixa jakiegoś wjedziemy. Gdzie tu możemy wjechać? Dobra, dzwonimy po Lestera, kurde. I tak darmowo możemy sobie gliny zgubić. Ile można się kryć, nie? Dobra, Les, zabieraj mi pały z głowy. I tak, zaliczone obrabowanie sklepu mamy. Teraz jedziemy zrobić próbę czasową. I pytanie, czy ten samochód da sobie z tym radę.
Jak na moje, on chyba będzie trochę za wolny. Tu jednak trzeba dużą prędkość maksymalną. Z tego co kojarzę, ta próba czasowa kończy się gdzieś tutaj. I mamy właściwie prostą drogę do celu. Byleby się tylko z nikim nie zderzać. Siema, siema wszystkim, dopiero wpadli na streamkę, witam was. Let's go, dawaj, hop, da radę? Niby nie jest to taka trudna próba czasowa, no nie? I tu sobie mykniemy, ale ciulowo wystartowałem. Okej, tutaj. Dawaj, growler. Czy taki szybki jesteś? Ulepszony jest na maksa. Z wielkim bagażnikiem na dachu. Mamy łup ze sklepu, żeśmy obrabowali sklep. W powietrzu lata opresor. Czy zaszczyci mnie swoją rakietką samonaprowadzającą, czy nie? Czy zrezygnuję? Chyba lał temat. Poleciał gdzieś indziej, komuś innemu zatruwać życie. Co za dziad. I co, obstawiamy, dojadę czy nie? No znowu BMW! Teraz to już chyba nie dojadę. 17 sekund mam na to niecałe. 10 sekund. Brawo, brawo! Wiecie co, może być ciężko dojechać tu na czas. Chociaż może. Dwa razy się rozbiłem, no nie? Powinno się udać. Czekaj, tylko zaraz po starcie najlepiej przycisnąć po piasku przed tym mostem. Po piasku? Bo ja chyba pojechałem tak. Czyli w tym miejscu. No zawsze, kurde, możemy chyba z pół sekundy zyskać dzięki temu. Faktycznie, to jest skrót. Ja w ogóle pojechałem jakoś tutaj, a tutaj można sobie na wprost ładnie myknąć. Dobra, to będę musiał to ogarnąć. Myślę, że damy radę. Trochę jednak tam brakuje prędkości maksymalnej, nie? Trochę brakuje. Tu i na wprost. O, uciekajcie, żarówka! Jest podobnie jak z kometem, no nie? Też tak mu trochę zarzuciło, ale to ja źle pojechałem. Jeszcze raz spróbujemy. Siema, Mati. Dobrze, no to jeszcze raz. 100 tysięcy za to jest. To jest też takie. Kupujesz za 1 800 000 czy tam 1 600 000 samochód, 600 tysięcy czy tam 400 tysięcy na tuning i potem się cieszysz, że wygrasz próbę czasową za 100 tysięcy, nie? To jest takie. Trzeba, bo tu opresor leci. Przygotować na rozwalanko. Czy ony? Pieprzony komar. Powinien jakąś ten łapkę na te komary zrobić. Jakąś pułapkę. Lep na muchy. W GTA. Nie, lepem na muchy jest chyba Toreador, nie? Takim bardzo dobrym lepem na muchy. Aż ty, kurde. Nienawidzę tych opresorów. Ale już dobrze. Jedziemy. Wyrobiłem jakoś. Trochę taki driftujący jest, ale chyba mniej jak Comet S2. Chody zawsze tak jadą, żeby cię zderzyć. Jak pantera. Przeleciałem mu nad maską. Kubany dziad. O, to już po czasie chyba. Jeszcze raz. Jaki mam sposób na kasy? Na kasy w GTA? Teraz kosatkę sobie kup, bo na promocji jest i Caio Perico jazda. Dobra, jeszcze raz. Same opresory w powietrzu. Ja muszę zrobić kiedyś takiego live'a, że będziemy polować na opresory przez całego streama. Zrobimy polowanie, kurde, na PlayStation. A jak? To zawsze satysfakcja. Trzeba odpalić tylko tą misję, żeby nie płacić za ubezpieczenie, nie? Jakąś tam. I lecimy. I ważna zasada, rozwalać opresory. Siedź, znowu to samo. Rozwalać opresory, ale pojazdem innym niż opresor. Albo bronią inną niż opresor. Ty, ale widzieliście, jak kurde wymika znowu? Ej, naprawdę. Może motorkiem by się to zrobiło, że. Próbuję na razie tym kometem, bo go stunigowałem. Może się uda. Jest! Jaki czas? 1 1 6 6 6 6 6. Kurde! Dałem radę, 100 tysięcy zarobione, proszę państwa. Dobra, odhaczony. Kometem zrobiliśmy sobie. I teraz najwyższy czas pojeździć sobie wyścigi uliczne. Możemy zdobyć tego Mustanga na wyścigach ulicznych albo na pościgach. Zacznijmy od wyścigów. Jak na styk, nie? Ile tam mi zostało? 333, nie wiem ile mi zostało do końca, ale no ułamki sekund. No końcówka 666, bo to jest demoniczny komet, dlatego taka demoniczna końcówka, no. Co mam ci powiedzieć? Dobra, i tak, bierzemy sobie nowego Porszaka. Szkoda, że jeden nie stoi obok drugiego, to byśmy mogli tak szybko wizualnie porównać. Ja z tym bagażnikiem na dachu. Pięknie będzie. No, kosatka kupować i jazda. Ona teraz na promce jest. 30% chyba, tak? Jakoś tak. I Caio Perico jazda. O, słyszę deszcz. To niedobrze dla kometa.
Będzie ciężko. Ej, ludzie wybierają tego Lexusa, zobaczcie. Alpine A110 bez zaokrąglonych reflektorów. Może być ciężko Komet tutaj wygrać. Będzie rzucało duperkę. Ale to ważne, żeby być w pierwszej piątce, no nie? Będzie git. Także tu nie ma stresu. Pierwszą piątkę to ciężko nawet nie zdobyć. Haha, trzeba się postarać. Kurde, ten gościu w Lexusie to naprawdę jakiś taki pijany był. Ło, rzuciło tutaj. Musiałem puścić gazu, żeby zyskać przyczepność. Ale patrzcie, nie wszyscy jeżdżą tymi... tymi celikami, no nie? Wybierają super, właściwie tutaj chyba nie ma ani jednej celiki. A celika jest taka najłatwiejsza do wyścigu. Ten co tu kuźwa zrobił? Jakiś skrót sobie dziwny wynalazł, okej. Dobra, wydaje mi się, że ten samochód jest lepszy od Kometa. Jeśli chodzi o pokonywanie zakrętów. Też go widzicie, że trochę rzuca, ale myślę, że trochę lepiej jest. Mimo wszystko. Dobra, jedź gościu, bylebyś to przejechał dobrze, bo... Ciekawe, czy jest... chyba nie jest szybszy od Supry, no nie? Supra chyba jednak przyspieszenie lepsze ma. Co, już? Jedno okrążenie? Myślę, że ten Komet... Teraz jechaliśmy w deszczu i powiem wam, że nie było tragedii, jeśli chodzi o przyspieszenie i trakcję. Naprawdę bardzo dobrze radził sobie ten samochód. Podobało mi się. Myślę, że nie ma stres. Myślę, że jest lepszy jednak do wyścigów niż Komet S2. A wy jak myślicie? Jest lepszy, czy nie jest lepszy? Dobry jest, podoba mi się. Tutaj tą walizkę z góry trumny wywalimy i będzie spoko. Na tym Komecie moim też miałem zainstalowaną. Na Komecie S2 też miałem zainstalowaną tą trumnę. Potem ją wywaliłem. Ale tak, teraz wrzuciłem sobie, żeby się trochę pośmiać. Spoko jest ten samochód, naprawdę. Na pewno nie jest taki dobry jak Kaliko czy Celico. Na pewno nie jest taki przyczepny, nie? I trochę mu dupę też zarzuca. Ty, ale się jeździć. Na pewno na wyścigi będę go brał nieraz. Na pewno częściej niż Kometa S2. Jednak Kometa S2 to ciężko. Udało się z nim zrobić próbę czasową, obrabować bank. Być na trzecim miejscu w wyścigu po jednym okrążeniu. Poczko! Nie jest taki, a właśnie, jak on wygląda obniżony? Czy tego nie sprawdzałem? Czyli tak w granicach normy, bo jak żeśmy tuning tego Lexusa, no to tam kolosalnie to siadało, no nie? A tutaj jest tak w granicach normy i powiem wam, że bardzo mi się to podoba, że on nie jest taki strasznie obniżony. Spoko jest, nie? Kupiliście sobie go już, czy nie? Teraz najgorsze jest to, że w tym nowym garażu, gdzie z tej aktualizacji, no nie możesz mieć więcej jak 10 samochodów. Lexus milimetr od ziemi. Szczur się nie prześlizgnie. O Jezu. Szczur się nie prześlizgnie. Odstawimy go tam, tylko nie wiem za jaki samochód mam zamienić. Tam same fajne furki. O ty kurde. Dobra, wbijamy do środka. Zobaczymy, czy będzie tu pasował. Za którego podmieniamy? Nie wiem, no wszystkie mam fajne furki. Postawię go obok Kometa S2 i będzie dobrze. Jeszcze nie macie go, tak? No za Sultana mam podmienić. Dobra, Tempesta tak średnio. Tempesta mi się bardzo podoba tak z wyglądu. I zobaczmy. Możemy sobie porównać. Właściwie to jeszcze moglibyśmy obok tych samochodów postawić jeszcze jeden. Bo ja mam Kometa SR. Zobaczymy, czym się różnią. Właściwie Komet SR też taki dosyć podobny z wyglądu jest, nie? O, jest. Komet SR. Zobaczmy. O, jest. To jest taka starsza porszawka, nie? Chyba. Tył ma znacznie inny od tych nowych porszawek, co są w GTA. Zobacz, taki wklęśnięty. Te nowe porszawki mają taki wypukły ten tyłek. Ale przód jest podobny. Ustawimy zamiast tego Mustanga tam. Mustang też mi się fajnie, bardzo podoba. Jest taki stabilny. Zupełnie jak nie muscle car. Patrzcie na to. Mamy trzy porszawy, które ja mam w swoim ekwipunku w GTA. Ten samochód nawet w czwórce był. W czwórce był trochę inny. I tu też jest ten, co był w czwórce. No i popatrzmy sobie, jak to wygląda. Czyli wygląda na to, że ten nowy growler jest najwyższy. Komet S2 jest niższy, a najniższy jest SR. Jeszcze jest ten taki Komet standardowy. Ja go nie mam w garażu. Tak sobie te fury wyglądają. Spoczko, nie? Mam je wszystkie, kurde, Pokemony moje. No i tył wygląda sobie tak. A jest różnica, tak jak patrzycie na te samochody, bo ten SR Komet jest już bardzo stary w GTA. Już jest od dawna. Ale tak jak patrzę na jeden i drugi samochód, to wydaje mi się, że lepiej wykonane są te nowsze samochody jednak. Lepiej jest kształtem po prostu ładniej wyglądają, nie? Pod względem kształtu. Ten jednak nie jest taki fajnie wykończony. Możemy przemalować go jeszcze w podobny kolor.
a nie taki jakiś szpitalny, smutny, piaskowy. Nie widziałem żadnego takiego Porsche w tym kolorze. Dobrze, zobaczmy. Lakierowanie podstawowy. Tu nie ma żadnych, wiesz, takich chyba oznaczeń do tego samochodu. Zaraz zobaczymy. Powiem wam, ej, te kolory wyglądają dziwnie na tym aucie. Nie, ten lakier jakiś taki. Coś to może ten garaż, bo tutaj jest takie mocne oświetlenie. Ty, a czarny? Czarny wygląda tak? Ciekawie, niech będzie. I co, nie ma tu oznaczenia żadnego? No nie ma. Mamy jeszcze nadkola te takie. A, nie wystają aż tak mocno. Jakie szerokie kapory, kurde. Kosmos. No i gotowe. Przód niczym się nie różni, no przednie lampy trochę się jednak różnią. Ale mamy, w moim garażu są trzy Porsche'y. No i ciężko mi się zdecydować, czy bardziej Cayman mi się podoba, czy bardziej S2. Chyba Cayman jednak jest taki grzeczniejszy. Ciężko powiedzieć. Oba są. Cayman ma chyba większe felgi. Dałem takie same felgi do dwóch samochodów, nie inne. No i tak to sobie wygląda.